Witam, z tej strony poznański kolekcjoner i dzisiaj druga część przesyłki ze Stanów Zjednoczonych. Jak tutaj możecie zauważyć, przede mną leży karta Wojtka Szczęsnego z kolekcji Flawless Soccer 2016. No, karta jest cudowna. Można dotknąć kawałek rękawicy Wojtka Szczęsnego oraz jego koszulki. Ale w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak już zobaczyliście po tytule, karty Panini Instant. Są to karty, które zostały wydane przez Panini America z okazji Euro 2016. Wyszły także z okazji Copa America 2016 Centenario na stulecie Copa Ameryki. Z okazji Euro wyszło łącznie 83 karty, jak dobrze pamiętam. Można było po dniu, w którym się odbywał jakiś mecz, na stronie Panini America kupić sobie jakąś kartę bazową. Karta bazowa kosztuje 99 dolarów. Były też tej karty trzy rodzaje inne. Był limitowana do 25, która kosztowała niecałe 50 dolarów bez jednego centa. Można było sobie wybrać też kartę numerowaną do 5. Koszt takiej karty to już 100 dolarów bez jednego centa. Oraz kartę one of one, czyli tylko jedna taka karta stworzona została z danego wydarzenia. I koszt takiej karty to 250 dolarów bez jednego centa. Niestety dla Europejczyków to się słabo opłacało, bo koszt wysyłki do Europy to około 20 dolarów, więc nagle karta kosztuje potężne pieniądze. No, nie można było łączyć wysyłki. Mi się udało nabyć komplet Polaków. Komplet kart z Polakami. Pierwszą kartą to jest karta Arkadiusz Milik. Karty, jak widzicie, są bardzo dobrze zabezpieczone. Każda karta jest w toploaderku. Arkadiusz Milik i tutaj możemy zobaczyć radość po zdobyciu bramki w meczu z Irlandią Północną. Meczem był 12 czerwca. Cierpliwość Polaków została wynagrodzona. Pierwszy mecz na Euro się udało wygrać, bo przypominam, na poprzednich imprezach niestety nie udało się tego zrobić. Tu widzimy numer karty. Karta ma numer 8. Wyszło łącznie takich kart 29, więc jest to najrzadsza w ogóle karta spośród tych wydanych przez Panini America. Jeszcze Luka Modric była wydana karta z tym zawodnikiem w 30 sztukach. Jeszcze jakaś inna, więc Arka mieć na karcie to, można powiedzieć, rarytas. Druga karta to z meczu Polska-Niemcy. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Na tej karcie został wydany Łukasz Fabiański, który powstrzymał Niemców. Nie udało im się strzelić bramki. Jak widzimy, karta ma numer 26. Wyszło łącznie takich kart 51. Łukasz Musioł pokazywał tą kartę już na swoim kanale. Miał chyba nawet z dwie sztuki na ewentualną wymianę. Trzecia karta to trzeci mecz grupowy Polaków. Polska-Ukraina. Jest tutaj cieszący się ze zdobycia bramki Jakub Błaszczykowski. Dzięki tej bramce udało się Polsce awansować do dalszej rundy. Udało się wyjść z grupy z drugiego miejsca za Niemcami. Widzimy, karta jest numerowana jako 41 w kolekcji. Łącznie takich kart wyszło 43. Mecz miał miejsce 21 czerwca 2016 roku. Dzięki temu, że Polska wyszła z grupy, Polacy rozegrali mecz ze Szwajcarami. Tu na karcie mamy podpisana Grzegorz Krychowiak i jest radość Grześka po strzeleniu decydującego karnego w meczu
ze Szwajcarią. Wynik w regulaminowym czasie oraz po dogrywce to 1-1. W karnych udało się pokonać Szwajcarów 5-4. Krychowiak strzelał ostatniego karnego. Tutaj widzimy Pazdana, Sławka Peszkę, Kubę Błaszczykowskiego, Glika oraz Piszczka. Karta ma numer 52 i zostało wydanych takich 35 kart jedynie. Mecz miał miejsce 25 czerwca. Jak wiemy, przygoda z Euro skończyła się na meczu ze Szwajcarią i z Portugalią, przepraszam. Dlatego ostatnia karta z Polakami z tej kolekcji to karta z Robertem Lewandowskim w meczu z Portugalią, gdzie w regulaminowym czasie było 1-1. Portugalia okazała się w karnych lepsza i wygrała 5 do 3. Jak pamiętamy, Robert Lewandowski już w drugiej minucie dał nadzieję Polakom na dobry rezultat w tym meczu. Tu jest uchwycony moment, kiedy zdobywa bramkę. Oddaje strzał na bramkę. Karta ma numer 69. A łącznie takich kart wyszło jedynie 37. Czyli jak widzicie, z tej serii Panini Instant wydało bardzo fajną kolekcję dla nie tylko Polaków, bo to dla nas życiowy sukces ten turniej. Są uchwycone najważniejsze momenty z meczu albo jakieś wspomnienia z danego meczu, który się odbywał podczas Euro. Myślę, że po takim turnieju, jaki udało się osiągnąć w tym turnieju Euro 2016, na pewno miłą pamiątką będzie komplet takich 5 kart. Wojtka sobie odłożymy na dół. Jeśli się filmik podobał, zapraszam do lajkowania kanału, subskrybowania oraz pisania komentarzy. To motywuje do dalszego nagrywania i myślę, że wrzucania jakichś jeszcze lepszych filmów. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym filmie. Na razie.